Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Połączmy się na Sport Nowo. Dziś naszym gościem jest doktor... Dzień dobry Państwu, Michał Skowronek ze Sportoklinik. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch bardzo, bardzo ciekawych rzeczach. Będzie to przede wszystkim temat kontuzji oraz porozmawiamy o bardzo ciekawym badaniu, które przed chwileczką zrobiłam. Robiłam to pierwszy raz w życiu, ale samo mnie mocno zaciekawiło. A o badaniu więcej nam opowie doktor. To, co przeprowadziliśmy i testowałaś, to jest test Back in Action. Jest to jedna z form testów przeprowadzonych w Sportoklinik i te testy Back in Action mają na celu ocenę sprawności sportowca, także też pacjenta. Jest to wykonywane w celu oceny wydolności mięśniowo-motorycznej, oceny propriocepcji, oceny siły mięśniowej, oceny zwinności danego pacjenta. I ten test, który tam przeprowadziliśmy, można wykonywać w dwóch scenariuszach. Wykonuje się albo u osób zdrowych, po to, aby ocenić, na ile pacjent jest wydolny, na ile ma sprawny swój narząd ruchu i żeby mieć też odniesienie w przypadku kontuzji, do czego pacjent musi dążyć i jak tą sprawność uzyskać w przyszłości po urazie. I tego typu badania robimy na przykład u piłkarzy czy w różnych drużynach sportowych, po to, że jeżeli pacjent dozna urazu, na przykład uszkodzenie więzadła krzyżowego albo jakiejś innej kontuzji, to my wiemy, jaki jest wyjściowy stan jego organizmu, jaki jest wyjściowy stan zdolności i do tego właśnie pacjent ma dążyć poprzez Jasne. Leczenie, rehabilitację i poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, które są zadawane przez nas. A jak oceniamy właśnie jakieś wskaźniki, co nam powiedzą te... Bo z jednej strony wykonałam, jak dla mnie powiedzmy, bardzo proste ćwiczenia, takie można powiedzieć, że dzieci w szkole, no w WF-ie to robią, tak? I to są jakieś ćwiczenia na rozgrzewkę. Z drugiej strony zaczęły mi one w pewnym momencie przynosić trudności, tak? Generalnie tak jakby ta moja motoryka jednak coś sama czułam, że tam może być nie tak. Natomiast jak oceniamy po tym badaniu właśnie takiego pacjenta, czy to zdrowego, czy po jakiejś kontuzji, jakie są wskaźniki, na jakiej podstawie właśnie możemy powiedzieć to, czy on jest zdrowy, czy niezdrowy, co powinien poprawić, co te badania mogą nam wnieść? No, jest to skomplikowany system komputerowy, który gromadzi dane na temat sprawności pacjenta. Pacjent jest zaopatrzony, czy ten sportowiec, którego badamy, zaopatrzony jest w żyroskop. Robi on serię ćwiczeń. Ćwiczy też na badanie z przeprowadzaniem na takiej platformie balansowej. I suma tych danych, które są zebrane przez te czujniki, które są zamieszczone na ciele sportowca, są później przetwarzane przez komputer. Mamy grupę odniesienia 500 pacjentów zdrowych. To jest populacja już przebadana, która jest wgrana do danego programu. I teraz mamy odniesienie, jaka ta osoba, którą my badamy, czyli na przykład ty, jak się odnosisz do tej grupy tych 500 zdrowych osób? Czy osiągasz na przykład 90, 95, 80% sprawności, taka, która wynosi tam ta średnia? W Twoim przypadku akurat jesteś osobą zdrową i osiągnęłaś bardzo dobry wynik, powyżej tam 90, blisko 100%, ale gdybyś doznała kontuzji kiedyś w przyszłości, to będziesz wiedziała, do czego dążyć. I to jest jakby, oczywiście tego Ci nie życzę i mam nadzieję, że tak nie będzie, ale generalnie masz już taką informację, jak było sprzed urazem, prawda? A jak jest teraz po urazie i jakie ćwiczenia trzeba wykonać, co należy właśnie poprawić. Właśnie chciałam jeszcze zapytać, ponieważ ćwiczenia wykonywałam zarówno na obie nogi, jak i na pojedyncze nogi. Te jednak wyniki troszeczkę się różniły pomiędzy lewą a prawą nogą. U mnie było tak, że pomimo, że prawą nogę kiedyś tam miałam jednak operowaną, to i tak te wyniki były lepsze. I teraz czy takie badania, jeśli one są nierówne, tak, na poszczególne nogi, czy to właśnie możemy dobierać odpowiednie ćwiczenie, żebym ja mogła gdzieś to wyrównać? Mamy kończynę dominującą i kończynę niedominującą i zawsze to jest tak, jak jesteśmy praworęczni i leworęczni, czyli pewne funkcje, pewne rzeczy robimy, czynności lepiej z prawą ręką, a lewą ręką gorzej. To samo mamy także z nogami. Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy wracają do sportu po kontuzji, to muszą oni osiągnąć co najmniej 90% wyniku tej populacji takiej referencyjnej 500 przebadanych zdrowych osób i to ma być 90% dla dominującej nogi, a w przypadku, jeżeli to jest noga niedominująca, to muszą osiągnąć 80%, żeby takiego pacjenta dopuścić bezpiecznie do uprawiania sportu. Także stąd mogą być te różnice. Także niekoniecznie związane z przebytą kontuzją, czy jakąś tam operacją, którą tam miałaś w przeszłości. Właśnie jeszcze o to chciałam zapytać, tak naprawdę, kiedy wracać po kontuzjach do sportu?
No i też robimy sobie bardzo ciekawe badanie, tak, które nam może ułatwić wejście w ten trening, takie bezpieczne przede wszystkim wejście w ten trening. No właśnie, kiedy wrócić, albo też jak sobie porównywać te wszystkie badania, wyniki, czy może nawet samemu w domu troszeczkę może ocenić jakieś wskazówki. No my jesteśmy po kontuzji, może nie każdy ma też okazję zrobienia aż takiego super dokładnego badania. Co zrobić w domu jakoś profilaktycznie, jak siebie ocenić? No, w domu jest to ciężko samemu się ocenić. Są oczywiście różnego rodzaju publikacje, prace, dane statystyczne, też empirycznie troszeczkę się mówi o tym, kiedy można potencjalnie wrócić z sportu po kontuzji, ale generalnie każdy pacjent indywidualnie wymaga odpowiedniego czasu po urazie. Weźmy na przykład rekonstrukcję więzadła krzyżowego. My wiemy, że po pół roku to więzadło krzyżowe już jest wrośnięte, ten graft, który jest wprowadzony do kolana i tam odpowiednio umocowany, że on się wrasta, są do tego badania histopatologiczne, obrazowe itd., itd. I wiemy, że ten graft jest stabilny i potencjalnie, teoretycznie pacjent po pół roku może wrócić do uprawiania aktywnego sportu, ale czy to jest będzie dla niego bezpieczne? I właśnie to jest odpowiedź na twoje pytanie, bo jeden pacjent będzie potrzebował 6 miesięcy, drugi 4, trzeci będzie na przykład potrzebował 8, 9 czy nawet rok. I cała ta platforma Back in Action została też po to skonstruowana, żeby oddać pacjentowi odpowiedź: tak, w tym momencie możesz bezpiecznie wrócić do sportu. Czyli osiągnęłaś 90% sprawności tej ogólnej takiej populacji referencyjnej pacjentów. Jeżeli masz 90% sprawność, poprzez przeanalizowaną na podstawie tych wyników i ćwiczeń, które wykonywałaś, to znaczy, że ja ci daję zielone światło, możesz wrócić do sportu. Tylko u jednego pacjenta może być to 6 miesięcy, a u drugiego 7 miesięcy. Jeżeli pacjent jeszcze nie osiąga odpowiednich wyników, no to w takich przypadkach pacjent jest skierowany na rehabilitację, dostaje, ma zadane ilość ćwiczeń, które musi wykonać i ponownie jest oceniany za około 4 tygodnie i sprawdzamy, czy jest gotowy do uprawiania sportu, czy też nie. Super. Ja nieco odbiegnę od tematu. Dzisiaj skierujemy oczywiście ten odcinek do biegaczy, ale jest jesień, zbliża się zima, a mnie to urządzenie jest bardzo zainteresowało w kontekście narciarstwa, ponieważ ja właśnie zerwałam więzadła krzyżowe w trakcie jazdy na nartach. I czy warto też na przykład profilaktycznie robić sobie takie badania przed sezonem narciarskim, kiedy wybieramy się na jakiś dłuższy wyjazd, żeby sprawdzić tą swoją stabilizację, bo faktycznie chyba tych zerwanych więzadeł krzyżowych jest najwięcej w trakcie jazdy na nartach. To się chyba najczęściej słyszy. Czy właśnie u piłkarzy może to być? Tak, no mamy takie dwa sezony uszkodzeń więzadeł krzyżowych. No, najczęściej no, jest to okres letni, gdzie mamy zawodników piłkarskich. No, a drugi sezon no, to jest... Tu chodzi o taką profilaktykę. Czy te badania jest, właśnie... Tak, są odpowiednie trenażery, są odpowiednie systemy, które przygotowują do konkretnego uprawiania sportu. I generalnie zaczynając sezon narciarski, no powinniśmy być do tego odpowiednio przygotowani. Oczywiście osoba, która jest bardzo dobrze wytrenowana, no to osiągnie lepszy ten wynik w tym teście Back in Action, a taka osoba, no, która nie jest przygotowana, osiągnie dużo gorszy. I to też jest taki sygnał dla pacjenta, że powinien dużo poprawić, żeby bezpiecznie mógł zacząć uprawiać ten sport, bo najczęściej kontuzji mamy na początku sezonu, prawda? Gdy są słabsze mięśnie, mamy nieprzyzwyczajeni, mamy gorszą jakąś propriocepcję, kontrolę nerwowo-mięśniową i tak dalej, zwinność czy siłę mięśniową w stawach, także jest to też, po to też to między innymi służy. Tak, można to w skrócie powiedzieć, że to służy do bezpiecznego uprawiania sportu. Zarówno u osób zdrowych, tak? Czyli oceniamy tą siłę, tą kontrolę nerwowo-mięśniową, balans ciała, spryt, zwinność i cały ten szereg tych parametrów, które są szczegółowo oceniane. No a drugie, no to jest bezpieczny powrót do sportu, na przykład po kontuzji, bo pacjenci często nas się pytają: panie doktorze, czy mogę wrócić teraz do sportu? No, bez przeprowadzenia jakichś konkretnych badań, no to po pół roku teoretycznie tak. Czy po na przykład naciągnięciu jakiegoś mięśnia po 3 miesiącach, czy uszkodzeniu na przykład ścięgna jakiegoś innego, czy po urazach jakichś przeciążeniowych, czy mogę bezpiecznie wrócić do sportu? Teoretycznie po 3 miesiącach czy 2 miesiącach można wrócić, ale jednoznaczną taką odpowiedź to właśnie nam daje ta grupa referencyjna zdrowych ludzi i taki wynik, jaki pacjent osiągnął poprzez badanie Back in Action. I o to nam chodzi generalnie, żeby dbać o swoje ciało, żeby zdrowo uprawiać sport. Na pewno tego typu badania, urządzenia i to, że cały jakby i rynek sportowy i medyczny się rozwija, będzie nam ułatwiał powroty po kontuzjach. Natomiast, żeby też unikać kontuzji, ja powiem, że
samo się za nas nie zrobi. Trening, stabilizacja, siłownia to podstawa też zdrowego uprawiania sportu. To chyba w tym odcinku byłoby na tyle. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.